Dobra, uczniowie, czy wiecie, czemu was tu wszystkich zawołałem? Nie! A my wiemy, nauczycielu Mike! Dzisiaj wybierzesz, kto będzie rządził w wiejskim domu. I już się domyślam, kto to będzie. Co, no szalał ten Mike? Jak przydzieli kogoś z tej zbieraniny, to przecież nic z tego nie będzie. No, niesprawiedliwe. A może to nas wybierze? Dobra, w tym miesiącu głową wiejskiego domku będą... Czy liderki króliczki? Co? Nastolatki, teraz my rządzimy w wiejskim domu. Nie spodziewaliście się? Nie widzę waszych uśmiechów. Od teraz wszystko będzie po króliczkowemu. Tak, jesteście najlepsze. My nie będziemy przestrzegać zasad króliczków. Nie będziemy. Nie macie wyjścia, będziecie musiały. Będziecie słuchać tego, co mówimy. Ostatnio byłyście trochę rozpieszczone. W tym miesiącu wszyscy słuchacie, czy liderek króliczków. One będą moją prawą i lewą ręką. Nauczycielu Mike, zdradziłeś mnie! Zgadzam się, zdrajca! Co to nauczyciel Mike? Czemu wybrał akurat trzy liderki? Chociaż raz by dali władzę, przegrywam. Przegrywy nie mogą rządzić. I co, szczury, wychodzi na to, że już nie rządzicie? Jeszcze zobaczysz! Zrobimy wszystko, żeby odzyskać kontrolę nad wiejskim domem. Powodzenia, czyli liderki. Uda wam się to trudne zadanie, a ja się zmywam. Dziękujemy, nauczycielu Mike. A teraz wybierzemy naszych asystentów. I będą to... Koszykarze! Wow! Słyszeliście? Jesteśmy asystentami! I tak, czy liderki króliczki będą kontrolować dziewczyny, a koszykarze będą kontrolować chłopaków. Chłopaki, powodzenia! Czeka was ciężki miesiąc sportu! Dobra, oni już i tak się boją. My i tak jesteśmy wysportowani. Nie będę słuchać cheerleaderek. Nie ma mowy. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. A mogę być w waszej drużynie? Nie chcę być z koszykarzami. Oni mnie nienawidzą. Nie możesz, bo jesteś chłopakiem. I tak, w końcu nadszedł czas na zemstę. I tak, żaby, wy codziennie będziecie po wszystkich ścielić łóżka. Zrozumiałyście, żaby? Zrozumiałyśmy. W przyszłym miesiącu to my będziemy rządzić i się nimi zabawimy. Za kogo one się uważają? Jesteśmy cheerleaderkami. Szczury! Diana, dla nich najtrudniejsze zadanie. Musimy im wszystko przypomnieć. Layla, trzymaj mnie. Szczury, my was po prostu kochamy. Diana, coś najgorszego. Dlatego każdego dnia będziecie czyścić ubikację w domku na wsi. Super! Wiecie co? Ja się w tą grę nie bawię. My? Czyścić toalety? To się w głowie nie mieści. Idziecie już sprzątać? Dziewczyny przegrywy. Diana, pozwól, że dam zadanie chłopakom. Futboliści, wy będziecie myć salę gimnastyczną po każdym treningu. No, oczywiście. Niczego nie myjemy. Słyszałeś, Patryk, będziesz myć salę gimnastyczną po treningach. Ale ja jestem bejsbolistą, a nie futbolistą. Bierzcie szmatki i idźcie myć. Dobrze, że mamy pracę, pizza. Nie musimy nikomu ścielić łóżek i się nimi opiekować. I nie musimy czyścić toalet. Wolę serwować koktajle. Najważniejsze rzeczy, liderki ani koszykarze nic od nas nie będą chcieli. Jesteśmy zdani na siebie, Ice. I dziewczyny przegrywy, które tak bardzo uwielbiają nas śledzić. Przez cały miesiąc nie wyjdziecie z wiejskiego domu. Tak, macie za swoje przegrywy. Co, Karina, skąd one wiedzą? Nie wiem, ktoś na nas doniósł. Kochani, jeżeli macie jakieś pytania, podejdźcie do nas. Wiecie, gdzie nas znaleźć. Chłopaki, powodzenia! Diana jest taka bezczelna. Zapomniałeś już o Dianie, nie? Zapomniałem, ale po prostu jest bezczelna. Ryan? Mogę być w zespole dziewczyn? Proszę. Nie możesz, nie jesteś dziewczyną, tylko facetem. Będziesz nam podawał piłki na treningach. To w sumie dziewczynce zadanie takie proste. No dobra, to w sumie nie jest mycie siłowni. Kumacie, futboliści, to nie jest mycie siłowni. A teraz, Nat, powiedz mi, co zamierzasz? Co się tak przebrałaś, idziesz na randkę? Dziewczyny, ale obiecajcie mi, że jeżeli wam powiem, to nie będziecie na mnie krzyczeć i nie powiecie, że nie mogę. Nat, nie straż mnie, o co chodzi? Przejdź do rzeczy, Nat. No to Zak i ja mamy dzisiaj randkę, proszę, nie krzyczcie. Co? Tak, mamy randkę nad jeziorem, żeby wasi koszykarze się nie przypałętali. Wiesz co, Nat, jestem przeciwna. Ja też jestem przeciwna. Czy ty nie rozumiesz? Oni nie chcą z nami rozmawiać. Oni są dziwni. Jako kapitan drużyny jestem temu przeciwna. Zabraniam ci iść na tą randkę. Wiesz co, kapitanie drużyny? To moja randka i moja decyzja. Nie możesz mi mówić, co mam robić. Przykro mi. Dobra, Nat, idź. Diana, wywal ją z cheerleaderek. To zdrada. Nat, mam nadzieję, że włączysz swój mózg i nie pójdziesz na randkę z Zakiem. Mój mózg jest zawsze włączony. Nie mówcie mi, co mam robić. Ice, zrób nam lemoniadę. Żaby, czemu macie takie złe nastroje? Cheerleaderki popsuły nam humor. Te króliczki tak mnie denerwują. Nienawidzę ich. Nie zamierzam ścielić wszystkich łóżek. Z króliczkami trzeba się przyjaźnić.
Tak, to mściwe dziewczyny. Zaprzyjaźnić się? Dziewczyny, jesteście z nami czy z nimi? Nie zamierzamy się na to godzić, prawda dziewczyny? Szczury, o czym wy mówicie? My nie chcemy się z wami przyjaźnić. Nie będziemy z wami, jesteśmy zdane na siebie. Skoro jesteście same, to będziecie ścielić łóżka. A my nie będziemy czyścić kibli, jesteśmy szczurami, nie zamierzamy tego robić. Szczury, czy chcecie nam coś zaoferować? Rzeczy samej żaby, ale nie przy wszystkich. Chyba się wszyscy nigdy ze sobą nie zaprzyjaźnimy w tym domku. To niemożliwe, bo każdy chce być najfajniejszy. Przystojny. Zak, nigdzie się nie wybierasz. Jestem przeciwna. Pójdę, bo jestem zakochany, a ty nie możesz mnie powstrzymać. Gdzie jest ta randka? Nad jeziorem? Tak, nad jeziorem. A co? Nic. Upewnij się, że twoja dziewczyna, cheerleaderka, nie zostanie zarażona przez inne zombie. Wiesz, że nie jesteśmy tu sami. Nie martw się, potrafię obronić swoją dziewczynę. Myśli, że jest taki dojrzały. Jest taki głupi. O nie, nie mogę iść na randkę bez kwiatów. O, tu jakieś są. Tutaj jest. Cicho, chodź za kamień. Popatrz na nią, przyszła. Miłość jest ślepa, możesz zakochać się w zombie. Wow, to takie wspaniałe miejsce. On jest taki romantyczny. Okej, mam świeży oddech, pachnę perfumami. To teraz czekam na Zaka. Ważne, żeby być pewnym siebie, a dziś chcę ją pocałować. To główne zadanie na dzisiaj. Zak, cześć. Hej. Wiesz co, Zak, wybrałeś idealne miejsce na randkę. To najwspanialsza rzecz, jaka mnie spotkała. Dla ciebie. Dziękuję. Niebieskie stokrotki to moje ulubione kwiaty. Wiedziałem, że będą pasować do twoich różowych włosów. Dobra, Zak. To dokąd idziemy? Idziemy na spacer. Pokażę ci piękne miejsce. Widziałaś? On dał jej zdechłe kwiatki. A Nat ucieszyła się z niebieskich stokrotek. To jak, obserwujemy dalej? Oczywiście, Kitty. Nie możemy pozwolić im się pocałować. Inaczej ona też stanie się zombie. Chodźmy. Nie mogą się pocałować. Nie pozwolimy im. Wow, Zak, tu jest tak pięknie. Można tu karmić kaczki. Poważnie? A kogoś jeszcze mogę nakarmić? Nie, tylko kaczki. Zak, a możemy się pocałować nad jeziorem? Możemy, jeśli chcesz. A jeżeli cię pocałuję, to nie stanę się taka jak ty. Kitty, oni już tu są. Będą się całować. Musimy to skończyć. Zak, kocham cię. Ja ciebie też. Pocałunku nie będzie. Nat, idziemy. Zak, zostaw ją w spokoju. Jest cheerleaderką, ona nie jest dla ciebie. Nat, do domu. Dziewczyny, co wy zrobiłyście? Zrujnowałyście moją randkę. Będę tu na ciebie czekał o tej samej porze, Nat. Luko, mama, wy co, zamykacie? To już koniec na dzisiaj. Dla nas możesz otworzyć i przygotować kurczaka. Chłopaki, przykro mi, na dzisiaj skończyliśmy ręce. Dla koszykarzy moglibyście popracować. Jesteśmy głodni, zróbcie nam skrzydełka. Chcecie się wpakować w kłopoty? Zaraz zadzwonię do nauczyciela Majka. Dobra, ale o nic nas nawet nie proś. Dzięki, że nas nakarmiłaś, pizza. Na twoim miejscu nie szedłbym dzisiaj spać. Mówię, twoje usta mogą być dzisiaj w nocy sklejone. Koszykarze, wynoście się stąd. To nie wy tu rządzicie, tylko my. Tu. Wynoście się stąd. Prosimy skrzydełka. Psińco, zamknięta jest kawiarnia. Dla nas będzie otwarta. Tak, dla was otworzę. Zrozumiano? Koszykarze. Dobra, jeszcze zobaczycie. Dzisiaj będziecie w naszym pokoju polerować pisuar. Przygotuję wam wiadro i szczoteczki. Ale nie będzie rękawiczek. Przyszliście w sam raz. Stają się naprawdę bezczelni. Jak coś ci zrobią, to od razu mów. Staniemy w twojej obronie. Chłopaki, dla was podwójne czy potrójne? Zrób potrójne. Chodź, Nat. Wiecie co, dziewczyny? Ja trzymam się z dala od waszych związków z koszykarzami. Czemu interesujecie się moim? Posłuchaj, Nat, gdyby ten związek był z normalnym facetem, też bym się w niego nie mieszała. Ale ta rodzina jest taka dziwna. Więc nie oburzaj się, przyjaciółko. Nie zamierzam ścielić żadnych łóżek. Moja mama urodziła takie piękne dziecko nie po to, by ścieliło łóżka innym. Ja się z tym zgadzam. Dziewczyny, czemu się tym przejmujecie? Nie musimy tego robić. Nie ścielmy tych łóżek.
O, żaby, jesteście takie posłuszne. Idziecie już spać? A pamiętacie naszą umowę, co robimy dziś wieczorem? Pamiętamy. Ale jeżeli króliczki nas złapią, to będziemy nie tylko ścielić łóżka. Będziemy zmywać naczynia. Żaby, jesteście takie nieustraszone. A tak naprawdę, to co one mogą wam zrobić? A niby czemu my mamy to robić? Wy to zróbcie, a my będziemy na czatach. Żaby, poddajecie się, co? To bardzo proste. Bierzecie nożyczki i obcinacie dziewczynom włosy. To nie jest trudne, uwierzcie mi, mają bardzo mocny sen. Wiecie co, szczury, a następnego dnia przyjdą i nam obetną włosy? My też głęboko śpimy. Żaby, ale z was histeryczki, to będziecie ścielić łóżka wszystkim. Przegrywy łatwo poradzą sobie z tym zadaniem. Jesteście słabe. Tak trudno być nastolatką. Mamy tyle problemów. No to tak, Nat. Przykro mi, ale od teraz będziemy zamykać drzwi na noc i chować klucze, żebyś nie mogła opuścić wiejskiego domu. Szukałyśmy przyjaciół, a nie związków. Miałyśmy umowę. Wiecie co, dziewczyny? Chyba rozumiem, czemu nie lubicie Zaka. Bo jest wyjątkowym koszykarzem. A wasi koszykarze są zwyklakami. Tak, Nat. Nasi faceci są zwyczajni. I ty też potrzebujesz zwyczajnego faceta. Nie rozumiesz, że pocałunek z nim może mieć niefajne konsekwencje? Chcesz żyć tak jak oni i nie pokazywać się w ciągu dnia? Moim zdaniem powinnaś to wszystko teraz zakończyć. Tak, i zapomnij o tych dziwnych sąsiadach. Nie możesz się już z nimi spotykać. Poważnie? To co mam zrobić ze swoimi uczuciami? Nie mogę spać, naprawdę się w nim zakochałam. Jest miły, dobry i opiekuńczy. Nie ma nikogo takiego jak on. Nat, sądzę, że powinnaś iść umyć zęby i wziąć prysznic. I wyspać się. I obudzić się ze świeżą głową i zapomnieć o tym Zaku. Króliczki są teraz odpowiedzialne za wiejski dom. Jutro mamy dużo pracy do wykonania. Jak, dziewczyny, dobrze się bawiłyście? Tam się wyprawia coś strasznego. Jest jakieś spotkanie zombie. To bracia Zaka. Ukradną mnie dzisiaj wieczorem. Tak czy siak zamknijcie drzwi i okna, dziewczyny. Oni są naprawdę wściekli. Zak naskarżył, że ktoś zepsuł jego randkę. Świetnie, wszystko czego potrzebujemy to bracia Zaka. Diana, może umówimy się z zombiakami? Dziewczyny, ogarnijcie się, nawet tak nie żartuj. Śmiejcie się, dziewczyny. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Koszykarze, cała nadzieja w was. Zaka i jego braci nie powinno tutaj być. Staniecie w naszej obronie, prawda? Jak tylko tu wsadzą nosy, to wiecie. A ty, Nat, pod prysznic. I spać. Pod prysznic i spać. Zobaczycie, że Zak po mnie przyjdzie. Dziewczyna się zakochała. Naprawdę się zakochała. Nie bójcie się, dziewczyny. Będziemy was wspierać. Romeo! Zrobiłem to jako przyjaciel. Dobranoc, dziewczyny. A ten z takimi hasłami wyskakuje. Wakacje, to świetna zabawa. Nie nudzimy się, prawda? Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa!